Rozumiecie teraz, dlaczego w Polsce taka popularna jest ta chemia z Niemiec? Te same produkty w Polsce i w Niemczech muszą być identyczne, ale niestety nie są, a producenci o tym nie informują. Więc załatwiłam 800 tysięcy euro po to, żeby dało się przebadać tysiące produktów żywnościowych, ale i chemii gospodarczej, bo obywatel w Unii Europejskiej nie może być dyskryminowany, niezależnie od tego, gdzie mieszka.